7x24. A my gorąco i serdecznie witamy słuchaczy Polskiego Radia 24 i oczywiście widzów Telewizji Republika. Za chwilę rozpoczniemy polityczne podsumowanie tygodnia, ale przypominamy Państwu, że my robimy to trochę inaczej niż inni, bo Państwo przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dzwoniąc pod warszawski numer telefonu 645 2400 mogą nagrać swoją opinię, swoje pytania, swoje komentarze. My czerpiemy z tych nagrań i Państwa głos już tydzień temu, ale i w tym programie oczywiście, i to jeszcze bardziej obficie, znajdzie się na antenie i w audycji. Nasi goście, Państwa i moi goście będą musieli się z Państwa wypowiedziami, komentarzami, pytaniami zmierzyć. Więc zaczynamy, a dzisiaj w programie pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Pani poseł Joanna Augustynowska, Platforma Obywatelska. Witam Państwa. Pan poseł Piotr Apel, Kukiz 15. Pan poseł Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie. I pani posłanka Kornelia Wróblewska, Nowoczesna. Dzień dobry, pan poseł Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni. Rozpoczynamy. Znamy już kandydatów na prezydenta największych polskich miast, których wystawia w nadchodzących wyborach samorządowych Zjednoczona Prawica. I od tego tematu właśnie zaczynamy. Posłuchajmy fragment wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości. To jest, można powiedzieć, początek, ale nie początek kampanii wyborczej. Taki okres przygotowawczy, w którym już nasi kandydaci, mam nadzieję, będą bardzo intensywnie uczestniczyć. No, kandydaci rzeczywiście zaczęli, przynajmniej niektórzy, bardzo intensywnie uczestniczyć w pierwszych takich przedkampanijnych jeszcze starciach, bo w Warszawie zrobiło już się gorąco. Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, zarzucił panu Patrykowi Jaki, że z Warszawy nie jest. Ten odpowiada, pytając, co pan Trzaskowski zrobił dla Warszawy. Pani poseł, w takim razie kiedy wystartuje, w jaki sposób teraz będzie prowadzona, no, można powiedzieć, że nie kampania, ale takie spotkania z obywatelami, ze zwolennikami przez głównych kandydatów? W jaki sposób to się będzie rozgrywać? Na początek, start oficjalnej kampanii oczywiście musimy jeszcze poczekać. Zostawmy to gremiom partyjnym, sztabom wyborczym, jak to będzie, mówi pani poseł Joanna Lichocka, rozpoczęte. W tej chwili rzeczywiście nie mamy oficjalnego startu kampanii samorządowej, ale oczywiście nieoficjalny start jest już od jakiegoś czasu, bo przecież to, co choćby właśnie robił pan Rafał Trzaskowski czy inni politycy Platformy Obywatelskiej w innych miastach, no to już jest zabieganie o głosy wyborców i to takie dosyć rozpaczliwe. No to, co zrobił pan Rafał Trzaskowski, czyli podzielił warszawiaków na tych, którzy są z Warszawy i tych, którzy przyjechali i w związku z tym nie mają prawa ubiegać się na przykład o wysokie stanowiska w Warszawie, bo nie urodzili się w Warszawie, no jest strzałem w kolano, ale to jest bardzo klasyczne takie zadufanie Warszawki i warszawskich elit. Ja mieszkam w miasteczku Wilanów, gdzie większość warszawiaków jest spoza Warszawy. To jest bardzo dynamiczna dzielnica. Do tej pory miasteczko Wilanów głosowało w większości na Platformę Obywatelską. Myślę, że Rafał Trzaskowski tym swoim postępowaniem spowoduje, że Patryk Jaki powinien przyjechać do miasteczka Wilanów i tam po prostu wystartować ze swoją kampanią, bo tam jest elektorat tej nowej Warszawy, tej dynamicznej Warszawy, która bardzo powinna się szybko rozwijać, a jest spowalniana przez elity, które żerują na tym mieście od lat. Pani poseł, jak to jest w takim razie? Ci warszawiacy, którzy w Warszawie się nie urodzili, a przyjechali, mieszkają od 5, 10, czasami 3 lat, to są tacy gorsi warszawiacy, czy nie? Ja nie odważę się ocenić warszawiaków, ponieważ nie jestem z Warszawy i jakby uważam, że każda społeczność ma swoje prawa i swoje zasady. Nie zauważyłam też, żeby jakoś w wypowiedziach Rafała Trzaskowskiego wielkiego ataku, jakiejś bronienia elit, to co przed chwileczką pani poseł mówiła. Wręcz przeciwnie, został ogłoszony nowy kandydat na prezydenta i padły bardzo proste pytania. Myślę, te pytania, które Rafał Trzaskowski zbiera podczas spotkań z obywatelami, z mieszkańcami Warszawy. To, co dzisiaj powoduje, że mieszkańcy Warszawy budzi niepokój, czyli to, czy będzie przywrócone finansowanie in vitro, czy będzie ustawa, mała ustawa reprywatyzacyjna. I teraz jeśli słyszę o polityce i o tym, że kampania się jeszcze nie zaczęła, no to myślę, że w Warszawie Patryk Jaki kampanię rozpoczął w momencie, kiedy rozpoczął pracę komisja weryfikacyjna. To był początek startu kampanii Patryka Jakiego. Paweł Rabiej również kampanię wtedy rozpoczął. Przypomnę, że to nie Paweł Rabiej powoływał tą komisję i to nie był pomysł Pawła Rabieja, żeby powołać tą komisję, pani redaktor. Paweł Rabiej jest członkiem tej komisji, równie dobrze może być widoczny jak pan kampania wyborcza. No to, tak, ale pan minister Jaki ma trochę inne narzędzia, piastując tę pozycję, którą piastuje. Puentując, na szczęście mam nadzieję, że warszawiacy wybiorą słusznie, wybiorą prezydenta, który będzie służył Warszawie i będzie powodował, że Warszawa będzie się rozkwitać i rozwijać i będzie piękniała. Dobrze, to w takim razie zapytamy, jakie są strategie na prezentowanie kandydatów innych ugrupowań, panie pośle. Jak to jest? Kiedy poznamy kandydata Kukiz 15? No najpierw musi być przynajmniej ogłoszony termin, żeby można poznać datę, kiedy może rozpocząć się kampania wyborcza i tu ustala PKW, nie żadne ugrupowanie, tylko takie są po prostu zasady. Jeśli chodzi zaś Ale kandydatów możemy znać wcześniej. To nie jest tak, że... Oczywiście kandydatów możemy znać wcześniej, tylko PKW proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają kandydaci obecnie zgłoszeni. To są kandydaci partyjni, absolutnie partyjni i Warszawa i inne miasta stają się łupem politycznym dla danych ugrupowań. To znaczy nagle okazuje się, że to jest prezent od szefa partii, że on może ubiegać się o to stanowisko. Prezent, który trzeba docenić. Prezent, który powoduje, że niejako Warszawa należy się albo Platformie, albo PiS-owi. A ja wierzę bardzo głęboko, że miasta należą się obywatelom, tych mieszkańcom. I to mieszkańcy powinni wybrać spośród menadżerów, a nie polityków, nie pośród tych desygnowanych przez partię. Teraz niech Stanisław, czy Mietek, czy ktokolwiek inny sprawdzi się na stanowisku prezydenta. Nie, to powinna być osoba, która ma pełen spektrum kompetencji do tego, by być dobrym menadżerem. W takim razie jak ten kandydat Kukiz 15 będzie wyłaniany? No bo przecież on też będzie siłą rzeczy wyłaniany w taki sposób jak kandydat partyjny. No jak to państwo zrobią inaczej? My robimy to zupełnie inaczej, dlatego że w wielu miastach, dużych miastach prowadzimy konsultacje, co tak naprawdę mieszkańcy potrzebują. I to dopiero w zależności od potrzeb, od spektrum rzeczy, które trzeba załatwić, będzie dopasowana osoba tak, by te spektrum mogła jak najlepiej załatwić, jak najskuteczniej. Bo to nie jest tak, że Warszawa to jest tylko nieuczciwa reprywatyzacja. W Warszawie jest całe mnóstwo różnych problemów, całe mnóstwo rzeczy, nad którymi trzeba panować, nad którym trzeba ogarniać i jednym tylko dość dobrym działaniem, bo to chyba nikt nie ma wątpliwości, że komisja weryfikacyjna przynosi efekty. To nie jest tylko zasługa Patryka Jakiego, ale całej komisji. Ale to jest stanowczo za mało, żeby oddawać komuś takiemu, kto nie ma kompetencji szerszych menadżerskich władzy. Znaczy to nie powinno wystarczyć. O tak bym powiedział. Jeżeli Patryk Jaki chce się ubiegać Będziemy zestawiać pana słowa z kandydatem, który się pojawi. Oczywiście. Z ramienia Kukiz 15 zobaczymy rzeczywiście, czy to jest zupełnie inna. Że będzie pan poseł Maliszewski. Pytanie oczywiście o kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. W jaki sposób i kiedy oni zostaną zaprezentowani? Po pierwsze, takie padło pytanie, czy to już jest początek kampanii samorządowej, kampanii wyborczej, czy jeszcze nie. Otóż i wytrawni politycy, i wytrawni samorządowcy wiedzą, że kampania rozpoczyna się następnego dnia po ogłoszeniu wyników wyborów. Czy to wyborów parlamentarnych, czy wyborów prezydenckich, czy w tym przypadku wyborów samorządowych. Ale one mają pewną specyfikę i my tej specyfice od lat przypisujemy zasługi, że Polska jest dobrze zarządzona lokalnie. To znaczy w wyborach samorządowych generalnie wybierani są ludzie. Mówię o mniejszych miejscowościach. Trochę jest inaczej w dużych miejscowościach typu Warszawa i Kraków. Wybierają tych, których znają. Czy to na funkcję radnego gminnego, radnego powiatowego, czy też na funkcję wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Najczęściej są to osoby, które obywatelom, mieszkańcom są znane i to nie jest tylko z kampanii wyborczej, tylko są znane z działalności w minionych kilkunastu latach, nieraz kilkudziesięciu latach. I dlatego my mówimy, że na tym polega specyfika samorządu. Ona powinna się różnić i różni się od wielkiej polityki tym, że głosujemy personalnie na osoby, rzadko głosujemy w wyborach politycznych. Natomiast rzeczywiście w dużych miastach, jakim jest Warszawa, ten wybór odbywa się w sposób polityczny. I ja myślę, panie pośle, że nie tylko w Warszawie i w Krakowie, nie przesadzajmy. No tak, no, w dużych miastach, nawet tych średnich miastach, to też już ma charakter wyboru partyjnego i kandydaci są kojarzeni z siłami partyjnymi. I to jest chyba istota demokracji. To nie jest tak, że na świecie, nie, ja nie mówię, że na świecie to funkcjonuje zupełnie inaczej, też nie że nie ma partii politycznych. Że polityka jest czymś złym, czy partie polityczne. Absolutnie nie. Za partiami politycznymi, za politykami stoją ludzie, którzy na nie głosują. Tylko Warszawa ma wyjątkową specyfikę, ponieważ jest największym miastem, jest miastem stołecznym i te wybory warszawskie zawsze rzutowały na to, co się po nich wydarzyło w wielkiej polityce. A kandydat PSL w takim razie na fotel prezydenta Warszawy kiedy? My jako PSL oczywiście najbardziej jesteśmy zainteresowani tą Polską lokalną, Polską prowincją, małymi, średnimi miasteczkami, wsiami. Tym niemniej zdecydujemy o tym, co będzie w Warszawie. Czy udzielimy poparcia któremuś z kandydatów, którzy się pojawili albo pojawią za chwilę, czy wystawimy własnego kandydata. I kiedy ta decyzja zapadnie? Szkoda, że nie mamy jeszcze pozytywnego doświadczenia, czyli jeszcze nigdy prezydentem Warszawy nie był nikt z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale może kiedyś taki czas przyjdzie. Natomiast większość warszawiaków niestety ma, ja się z tego akurat cieszę, jestem zadowolony, ma korzenie w polskiej prowincji. To są ludzie, którzy przyjechali do Warszawy, tworzą jej stołeczność, tworzą jej struktury, jej potęgę, ale najczęściej wychodzą się z polskiej prowincji. Kiedy PSL wystawi kandydata? Zobaczymy. Albo poprze innego, wyborów. Tak jak pan powiedział. Myślę, że na to jeszcze mamy kilka, co najmniej tygodni, a może nawet miesięcy i zdecydujemy, jak w tej sprawie się zachowamy. No dobrze, to w takim razie Wolni i Solidarni, rozumiem, że jaką mają strategię wyborczą? No tutaj z pewnością będzie decyzję podejmował przede wszystkim marszałek Kornel Morawiecki jako lider, tak? I jeszcze tej decyzji nie ma ostatecznej co do Warszawy. Tu są prowadzone rozmowy na tym wyższym szczeblu, ale myślę, że będą musiały być szybko zamknięte, bo rzeczywiście ten wyścig wyborczy zdecydowanie przyspiesza. Są już decyzje, są już nazwiska. Ja tak patrzę na początek kampanii, bo tak już to trzeba nazwać, w sensie nieformalnym oczywiście, początek kampanii wyborczej. On jest ale państwo raczej skłaniają się do poparcia kandydatów Zjednoczonej Prawicy? Tak to będzie wyglądać? No, na pewno w drugiej turze tak będzie, myślę, bo trzeba się wspierać wzajemnie, a w pierwszej zobaczymy, jak to będzie lokalnie układane jeszcze, tak? Czy może się pojawić kandydat Wolnych i Solidarnych w Warszawie na przykład? Na może się pojawić. No zobaczymy. Tu marszałek Morawiecki już jakieś rozmowy prowadzi, ale ja akurat w tym nie biorę udziału. Natomiast wracając, ta kampania jest pani redaktor bardzo taka agresywna. Źle to się zaczęło. Po pierwsze wyciąganie komuś, kto się gdzie urodził jest bardzo złe z dwóch powodów. Po pierwsze w Warszawie, no naprawdę to jest trochę śmieszne, jak ktoś zaczyna się tutaj pokazywać jako prawdziwy warszawiak, bo wiem, że Warszawa została zniszczona w 1944 całkowicie praktycznie i tkanka i nie tylko miejska, ale też ludnościowa została no, wyproszona, wyrżnięta za przeproszeniem, tak, przez naszych wrogów i tak dalej. Tych ludzi już po prostu często nie ma i większość warszawiaków jest spoza Warszawy. Po drugie, to jest też niebezpieczne zjawisko, bo takie wytykanie komuś, że się nie urodził w Warszawie, więc domyśla jest troszeczkę gorszy, jest bardzo złe dlatego, że ja na przykład chociażby z mojego regionu, czyli z Podlasia, jest bardzo dużo osób, które dzisiaj w Warszawie mieszka. Ja bym nie chciał, żeby one się czuły jakieś gorsze z tego powodu, że dzisiaj są w Warszawie, na przykład urodziły się, nie wiem, gdzieś pod Białymstokiem, tak? Bo to nie są gorsi ludzie wcale, oni też mają prawo zabiegać o stanowiska kierownicze, dyrektorów w Warszawie i tak dalej, bo może są lepsi nawet niż osoby, to nie patrzmy na to, kto się gdzie urodził. I na koniec jeszcze, no, też ten atak, ja wczoraj widziałem, tu pan poseł Zębaczyński chyba, no, nazwał pana Patryka Jakiego barachłem, tak? No to nie będę to komentował, widzowie myślę, sami sobie mogą to skomentować. Pani poseł Kornelia Wróblewska może się odniesie do tego, rzeczywiście to zdaje się w którejś z telewizji lokalnych pan poseł Zębaczyński taką koncepcję przedstawił, że do wyborów w Warszawie na kandydata został skierowany ten kandydat najgorszy, bo Prawo i Sprawiedliwość i tak wie, że w Warszawie przegra, więc barachło zostało wystawione. Pani redaktor, nie będę komentowała słów kolegów, ale chciałabym zwrócić uwagę na sposób prowadzenia kampanii, ponieważ pan Patryk Jaki już kampanię rozpoczął, już wypuszcza spoty. To pokazuje, że on się naprawdę czuje zagrożony i nie czuje się silny w tej Warszawie. To znaczy sytuacja w Warszawie jest chyba jednoznaczna. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość, nawet nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko Zjednoczona Prawica nie ma szans na wygranie wyborów w Warszawie, ciekawe. Bo to jest, ma pani to jest badania, tak, poważne, tak, pani poseł, to jest miasto, które zupełnie inaczej myśli, jest otwarte i patrzę, który jest przerażony też, że jest pani poseł Kornelia Wróblewska ma głos teraz. Chciałabym zwrócić uwagę, że wykorzystywanie też, kolega poseł Zębaczyński odniósł się do sytuacji wykorzystywania osób niepełnosprawnych, uprzedmiotowienia tak naprawdę osób niepełnosprawnych w tej całej kampanii, ponieważ nagle poseł Jaki posługuje się swoim dzieckiem, wizerunkiem dziecka, publikowanie na każdym kroku w mediach społecznościowych wizerunku. Pani poseł, ja przepraszam, ja muszę to sprostować, nie nagle. Od początku swojej kariery politycznej zajmuje, ale przepraszam bardzo, bo to jest sprawa, która wie pani, no dotyczy nie tylko pana Patryka Jakiego, ale również dotyczy jego syna. Kiedyś pan poseł Jaki, kiedyś jeszcze radny, jakby pokazywał, znaczy inaczej, no, mówił o tej sytuacji, którą ma prywatnie, ale ja rozumiem, i chyba wszyscy rozumieli to w taki sposób, że jakby pokazuje, że te rodziny, pokazuje problemy takich rodzin, pokazuje wartość też takich rodzin i tak dalej. Ten przekaz jest pozytywny, więc zarzucanie mu... ze swoim dzieckiem do Sejmu, rozmawiając z protestującymi. A przepraszam, a pani poseł, ja się zapytam, pani słyszała wypowiedź pana posła Zębaczyńskiego, czy pani ją tylko zna z relacji? Znam z relacji, no właśnie, wie pani co? Wie pani, bo przyznam szczerze, że ta wypowiedź jest naprawdę, ja użyję tego słowa, po prostu odrażająca, więc ja bym chciała i zachęcam panią do tego i państwa również, żeby pani odsłuchała tą wypowiedź, dobrze? Bo proszę mi wierzyć, że jak pani ją odsłucha, na pewno będzie pani miała zupełnie inną ocenę tej wypowiedzi. Kiedy mamy do czynienia z uprzedmiotawianiem osób i wykorzystywaniem niepełnosprawności w polityce, a taka sytuacja była kilka lat temu w Opolu, kiedy pan Jaki wówczas powołał ówczesnego prezydenta chorego na Parkinsona, o czym wszyscy wiedzieli, do udziału w biegu na 5 kilometrów. Jakby wywołał go, mówiąc, że jeżeli jest odważny, chce się mierzyć, to bardzo proszę, mierzmy się nie politycznie, tylko w biegu. To jest uprzedmiotawianie i wykorzystywanie niepełnosprawności do polityki. Tutaj mamy pociągnięcie tego tematu. Ja rozumiem, że koledzy po prostu puściły emocje i nerwy, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z kolejną kampanią. Przepraszam, ja mam wrażenie, że naprawdę proszę, to też taki chyba moja rada, żeby się do tej wypowiedzi pan Jaki dużo więcej by ugrał, przychodząc do Sejmu i właśnie Nowoczesna, która próbuje na tym proteście niepełnosprawnych zbić teraz kapitał polityczny. Pani poseł, bardzo proszę mnie nie przerywać. Pani poseł, a czy pani była u tych protestujących? Czy pani wie, co to jest niepełnosprawność? Ja rozumiem, że poseł Jaki wie, co to jest niepełnosprawność, ale nie przyszedł, nie porozmawiał, nie wypracował wspólnych postulatów. Jest inna sytuacja, kiedy mamy do czynienia z posłem, który zarabia 10 tysięcy miesięcznie, plus dostaje dodatek za bycie wiceministrem, plus dostaje inne uposażenia z tytułu pełnienia różnych funkcji, chociażby w komisji weryfikacyjnej. Ma pieniądze na rehabilitację, ma pieniądze na to, żeby wychowywać i rehabilitować swojego syna. I Prawo i Sprawiedliwość nie rozumie, co to jest niepełnosprawność i co to znaczy za rentę socjalną w wysokości niespełna 800 zł. Zacytuję wypowiedź pana Patryka Jakiego, bo pan Patryk Jaki pytany był o swoją ocenę i komentarz do protestu w Sejmie. Powiedział, że on popiera postulaty osób protestujących. Taka była jego wypowiedź. Przyznam szczerze, że dość uważnie śledziłam. Nie zauważyłam, żeby w czasie czegoś, co można nazwać takim początkiem, przedbiegiem do kampanii wyborczej, żeby w tych sytuacjach pan Patryk Jaki, przepraszam bardzo, pojawił się ze swoim synem. Natomiast pamiętam, że wtedy, kiedy była dyskusja na temat różnego rodzaju spraw związanych z niepełnosprawnością, wówczas przywoływał swoje doświadczenia osobiste i mówiąc szczerze, mówiąc szczerze, nie widzę w tym nic złego. Osób niepełnosprawnych. Natomiast pani poseł, ja myślę, że najlepiej będzie i chyba dla wszystkich, jak wszyscy się zapoznają, jeżeli są zainteresowani z wypowiedzią pana posła Zębaczyńskiego, zobaczą wtedy, jakim językiem formułowane są zdania, bo myślę, że ten język też ma znaczenie, czy pani poseł normalnie w rozmowie używa określenia wobec innego człowieka barachło. Nie chcę absolutnie odnosić się i komentować słów, ponieważ nie ja je wypowiedziałam. Jeżeli ktoś nie rozumie znaczenia tego słowa, to są śmieci hołota. tak, to jest taki rusycyzm, słowa, ale którym pan Zębaczyński się posługuje chociażby w ustach prezesa Kaczyńskiego wielokrotnie padały tego typu słowa w stosunku do opozycji, do innych osób, do obywateli, łącznie z osobami niepełnosprawnymi. Padały takie słowa z mównicy i w wywiadach. W Komisji Etyki Poselskiej jest mój wniosek przeciwko prezesowi Kaczyńskiemu, który obrażał osoby niepełnosprawne. Więc takie słowa wielokrotnie padały ze strony posłów i przedstawicieli prezesów partii rządzącej. W związku z tym nie mówmy, że teraz komuś puściły nerwy. Ja bardzo przepraszam za słowa mojego kolegi, chociaż nie jestem do tego uprawniona. W moim poczuciu były za ostre, jak najbardziej. Pani reprezentuje ale środowisko bądźmy obiektywni klub, więc i myślę, że tutaj te przeprosiny są bardzo na miejscu i należy je docenić. Posłowie i prezesi partii rządzącej. Państwo, pani poseł Nowoczesnej mija się z prawdą. Naprawdę jest to coś niesłychanego, jakie tutaj są zdania padają. Jarosław Kaczyński nigdy nie obrażał osób niepełnosprawnych. Obrażał, jest wniosek, pani uprawia dosyć obrzydliwą politykę, wykorzystując los osób niepełnosprawnych do lansowania siebie i tak jak pani zresztą koleżanki z Nowoczesnej i do zbijania jakichś punktów w sondażach. Prawo i Sprawiedliwość jest pierwszym rządem, stworzyło pierwszy rząd, pani który poseł, zajął się na poważnie losem osób niepełnosprawnych. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy przyjmować ustawy, które podnoszą rentę socjalną, a także dają 500 zł dodatku rehabilitacyjnego. Od 2016 w Sejmie jest ustawa, która rozwiązuje problemy osób protestujących. Szanowni Państwo, przepraszam bardzo. Będzie jeszcze szansa w tym programie do tego, żeby do tematu niepełnosprawności poruszyć bardzo obficie i długo rozmawialiśmy na ten temat już również w ubiegłym tygodniu, a teraz temat, który również nie chciałabym, żeby umknął uwadze. W poniedziałek rano o godzinie 10 rozpoczęły się zeznania byłego premiera, a dzisiaj honorowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, przewodniczącego Rady Europy Donalda Tuska w sprawie, która dotyczy niedopełnienia obowiązków przez szefa jego kancelarii Tomasza Arabskiego. To od kancelarii, czy szefa kancelarii też dużo nie zależało od tego, z kim spotkam się, a więc w jakimś sensie, Wysoki Sądzie, to raczej kancelaria nadzoruje premiera, jeśli chodzi o kalendarz i sposób pracy, niż odwrotnie. Myślę, że termin rozdzielenia wizyt był terminem publicystycznym czy politycznym. Nie było rozdzielenia, w ogóle tematu rozdzielenia wizyt, a kancelaria premiera nadzoruje premiera. To taki dość specyficzny, bardzo oryginalny sposób organizacji pracy. Pani poseł, zwracam się do pani poseł Joanny Augustynowskiej. Jak pani skomentuje tę wypowiedź szefa rządu? Znaczy ja nie widzę, nie rozumiem, co panią dziwi w tej wypowiedzi, bo... Myślałam, że premier nadzoruje kancelarię premiera, nie odwrotnie. Pani to tylko mnie zdziwiło. Jak pani pozwoli, to odpowiem. Pani mnie zapytała, więc ja odpowiadam. W każdej organizacji, czy to jest rząd, czy to jest korporacja, podam państwu taki przykład najczęstszy, który ludzie widzą. Jeśli prezes wybiera się w podróż służbową, to zazwyczaj organizacją podróży służbowej zajmuje się dyrektor biura, sekretarka, asystentka. Nie robi tego bezpośrednio prezes. I podobnie jest w sytuacji, kiedy w podróż służbową wybierają się poszczególne osoby z rządu czy z ministerstw, no to nie premier odpowiada za to osobiście, tylko bezpośrednio osoby, które przygotowują te podróże. Jaka jest decyzyjność osób, które biorą udział w tej podróży, to one ustalają termin, potwierdzają, tak, zgodnie z kalendarzem, potwierdzają miejsce spotkania, które jest dogodne dla obu stron. To są rzeczy, które jakby wymagają ustaleń. Natomiast co do organizacji, nie wiem, samochodu, przejazdu na lotnisko, z lotniska, odbiór, tego typu rzeczy techniczne, ustala już odpowiedni departament, tak? W tym przypadku odpowiadała Kancelaria Sejmu za przygotowywanie tych podróży, więc... Kancelaria Sejmu? Kancelaria, mówimy o... Przepraszam. Mówimy o panu Arabskim, więc pan Arabski był odpowiedzialny za przygotowanie całej... No to właśnie, czyli to jest... Z której kancelarii? Ale przepraszam, o co pani mnie dopytuje, bo nie bardzo rozumiem. Która kancelaria odpowiada za przygotowanie tego lotu? Pan Tomasz Arabski, to która kancelaria? Kancelaria premiera oczywiście, pani poseł. Nie wiedziała pani tego? Nie, myślę, że pani o tym nie wiedziała. Pani poseł Joanna Lichocka. Pani poseł ma dziwne zapytania. Chce już pani o coś jeszcze zapytać mnie? Bo tak, czekam, aż będę mogła odpowiedzieć na pytanie pani redaktor. Więc powiem tak, jeśli Kancelaria Premiera to nie jest jedna osoba i oczywiście premier jest osobą, która podejmuje ostateczne decyzje. Natomiast nie sądzę, żeby premier polskiego rządu wybierał rodzaj samolotu, nie wiem, technicznie dobierał załogę czy tego typu rzeczy. Mhm. Ja tylko zwrócę uwagę, że pan premier Donald Tusk, były premier Donald Tusk w swoich zeznaniach powiedział również, że w jego kancelarii nie było takiej komórki. Znaczy, tak jakby twierdził, że również pan Tomasz Arabski się tym nie zajmował, więc już tutaj wszystkich tych nieścisłości... No ale pani wybiera jakieś wybiórcze zdania z tych przesłuchań. Dlaczego? Zachęcam państwa do tego, żeby przeglądnąć cały ten materiał z zeznań. Bardzo uważnie go przeglądaliśmy i gdybyśmy w każdy wątki dzisiaj tutaj cytowali, to po pierwsze zabrakłoby czasu antenowego, a po drugie pani poseł na pewno miałaby jeszcze trudniej do tego, żeby to komentować. No niestety tak to jest. Możemy też weryfikować. Ja nie widzę tutaj trudności w komentowaniu. Zadają państwo pytanie, ja odpowiadam. Możemy weryfikować to, co mówił pan premier z wypowiedziami, które padały w tym czasie rzeczywistym, kiedy te wydarzenia, o których mówił pan premier, się działy. Pani poseł Joanna Lichocka, jak skomentuje w takim razie zeznania Donalda Tuska? Musimy przyspieszyć trochę, żeby wszystkie tematy udało nam się dzisiaj omówić. Po pierwsze było to nie wiem, nie pamiętam, nic nie wiedziałem, nie zajmowałem się. Dokładnie tak samo jak ci wszyscy ludzie, którzy zeznają w komisji dotyczącej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. To jest ten sam styl brania odpowiedzialności za swoje czyny, co urzędnicy warszawscy. Druga rzecz, Donald Tusk pokazał się trochę jako mazgaj. On zapowiadał ten swój przyjazd na te zeznania jako coś, co jest rodzajem prześladowania go, że to jest presja polityczna oczywiście, że tutaj są jakieś naciski polityczne na sąd, że to jest coś niedobrego. A to jest po prostu zwykłe procedowanie w procesie, które wytoczyły osoby cywilne, bliscy tych, którzy zginęli. I Donald Tusk występował tam jako świadek. Z tego Donald Tusk robił coś wielkiego. Wydaje się, że się bardzo bał tych zeznań i też, że dość mocno się marketingowo, propagandowo do tego przygotowywał. Po trzecie, to są niesłychane rzeczy, które powiedział. To znaczy dzięki pani poseł już wiemy, że jednak Kancelaria Premiera odpowiadała za organizację tego lotu. To z mojej wypowiedzi pani wyczytała. Tak, nieprawdopodobnie jak pani potrafi czytać w myślach moich, Donalda Tuska. Pani poseł Joanna Augustynowska tutaj komentarz, żeby słuchacze wiedzieli, kto mówi. Druga to pan Donald Tusk niestety bardzo tak otwarcie mijał się z prawdą. Wiadomo było, że planowane były uroczystości na 10 kwietnia i wiadomo było, że jest oczekiwanie, że to jest jedna uroczystość. Ja pamiętam moją rozmowę ze świętej pamięci Andrzejem Przewoźnikiem, który też zginął w tej katastrofie na kilka tygodni przed 10 kwietnia, który martwił się na temat trudności, które tam były w przygotowaniu tych uroczystości i martwił się, że być może skończy się to tak, że dojdzie do rozdzielenia wizyt. Oczywiście to była decyzja Donalda Tuska i Władimira Putina, żeby rozdzielić te wizyty i żeby Donald Tusk na zaproszenie Władimira Putina i na jego żądanie rozdzielił te wizyty, odmówił uczestniczenia. Pani ma takie informacje na ten temat, że Władimir Putin podejmował decyzję w tej sprawie? Pani poseł Joanna Augustynowska dopytuje. Skąd pani wie, że Władimir Putin podejmował decyzję w tej sprawie? Pani proszę przeczytać cokolwiek na ten temat, cokolwiek niech pani zacznie czytać, bo wtedy będzie pani coś wiedzieć. Pani poseł, ja zadam konkretne zaproszenie Władimira Putina dla Donalda Putin Tuska. Decydował o tym, w jakiej formie będzie wyglądała delegacja polska do Katynia. Przystał. Dlatego też to jest bardzo proste do sprawdzenia. Proszę sobie coś przeczytać. Naprawdę, pani przed wejściem do studia niech pani się czegoś dowie. Skąd pani wie, że Władimir Putin organizował delegację do Katynia? Niech pani nie organizował, tylko Donald pani to powiedziała Tusk na zaproszenie Władimira Putina pojechał na 7 kwietnia, rozdzielając wizyty. Ale zaproszenie a organizacja to dwie różne kwestie, pani poseł. Niech pani nie wprowadza opinii publicznej w błąd, bardzo 10 kwietnia i naprawdę proszę tutaj mi nie przerywać i nie dezinformować opinii publicznej. To jest oczywista oczywistość. Pani tego nie wie, a Donald Tusk na ten temat mija się z prawdą przed sądem i ja mam nadzieję, tylko jeszcze przepraszam, dokończę rzecz jedną, że zostaną wyciągnięte konsekwencje i z fałszywego zeznania przed sądem pod przysięgą, ale też, że Donald Tusk poniesie zarówno polityczną, jak i karę. Nie było sygnału, Pani posłanki, nie było sygnałów, że prezydent i jego ludzie są niezadowoleni. Tak zeznał pan premier Donald Tusk, były premier Donald Tusk. Proszę bardzo, 6 luty 2010, Adam Bielan. W Katyniu powinien być i pan prezydent, i pan premier Tusk. Myślę, że polecą tam jednym samolotem i pokażą, że w tej sprawie w Polsce nie ma różnic. Minister Mariusz Handzik, dokładnie 21 luty 2010 roku. Pragnieniem pana prezydenta jest, żeby ten dzień był Dniem Jedności Polaków. Wolą prezydenta jest, by uczestniczyli w nim wszyscy przedstawiciele władzy, pan premier, marszałkowie Sejmu i Senatu. Paweł Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Z kolei 3 marca tego 2010 roku jest to 70. rocznica mordu na polskich oficerach. Tego dnia prezydent i premier powinni być tam wspólnie. Lech Kaczyński do dziennikarzy 4 marca. Myślę, że byłoby lepiej, gdyby to była wspólna wyprawa prezydenta i premiera. Jeżeli jest to niemożliwe, to ja jadę w dniu, w którym będą podstawowe uroczystości. I Lech Kaczyński jeszcze z 8 marca na Twitterze pana prezydenta, oficjalnym Twitterze, pojawiła się informacja, lepiej by było, by prezydent i premier byli tam razem. Panie pośle, zwracam się do pana posła Mirosława Maliszewskiego. Czy to nie jest tak, że jednak pan premier, były premier Donald Tusk, no powiedzmy sobie tak, no minął się z prawdą, jeżeli chodzi o to, co powiedział, te zeznania? Panie redaktor, to są bardzo trudne wydarzenia i bardzo ciężko się wraca. Dlaczego? Ja panu przeczytałam 5 wypowiedzi. Można było jeszcze dodać kilka innych, bo tych wypowiedzi jest mnóstwo. Pan premier mówi, że nie było w ogóle takiego tematu, że to był temat publicystyczny, że w ogóle on nie słyszał o tym, żeby ktoś był niezadowolony. No, tu jest, mówiąc główni politycy się na ten temat wypowiadają. O trudnym momencie komentowania. Mówię nie o tym wydarzeniu z początku tygodnia. Tak, ale ja bym prosiła, żebyśmy nie wchodzili już na temat tego, co się wydarzyło w Smoleńsku. Ja pytam o ten proces, bo ten proces ja to, co powiem, panie dyrektor, dotyczy przygotowań przede wszystkim. Mianowicie wtedy pracowałem w polsko-rosyjskiej grupie międzyparlamentarnej. To są parlamentarzyści polscy i parlamentarzyści rosyjscy. Podejmowaliśmy różne działania wówczas po to, aby zbliżyć oba narody. Nie przywódców obu narodów, tylko oba narody. Naród polski z narodem rosyjskim, wyjaśnić pewne elementy trudne z naszej historii, z tej dalszej, z tej mniej odległej. Między innymi były tematy poruszane obchodów katyńskich, uroczystości katyńskich. Sami Rosjanie dziwili się, dlaczego w Polsce jest taki wyścig o to, kto spije, i tu jakiegoś niewłaściwego słowa pewnie użyję, sformułowania, kto spije śmietankę taką polityczną z obchodów. Przecież wiemy, że to był początek również zbliżającej się kolejnej kampanii wyborczej, bodajże prezydenckiej. Więc popełniliśmy wtedy jako Polacy sporo błędów. Myślę to o jednej i o drugiej kancelarii, nie wskazując winnego. Dzisiaj rozumiem, że jest sytuacja taka, że tezy o zamachu upadły i trzeba znaleźć winnych tej katastrofy. Ja jestem takiego samego zdania. Trzeba znaleźć winnych tej katastrofy, bo jest za dużo czasu minęło i w zasadzie nie ma dzisiaj dokładnego wyjaśnienia. Ja w teorię o zamachu od początku nie wierzyłem, bo ona się nie układała w pewien ciąg zdarzeń. Ale panie pośle, przepraszam bardzo, nie wchodźmy w ten temat, bo teraz nie dyskutujemy o pracach ekspertów, bo te trwają, sprawa nie została wyjaśniona, więc ja bym nie chciała, żebyśmy teraz dyskutowali na ten temat. To jest zupełnie inna kwestia. Ale ja o samym jednym dniu przesłuchania Donalda Tuska nie zamierzam za dużo dyskutować, bo to wydarzenie w moim odczuciu nie miało szczególnego wymiaru, szczególnego wydźwięku, ani to, co tam było powiedziane. Zresztą to przewidywaliśmy, ja też to przewidywałem. Natomiast w mojej ocenie jest to... jest to związane raczej z tym, co będzie, niż z chęcią wyjaśnienia przyczyn. Mianowicie z tym, co będzie robił Donald Tusk, kiedy wróci z Parlamentu Europejskiego, z Komisji Europejskiej do polskiej polityki, bo ja taki powrót wieszczę. Będą wybory prezydenckie, być może będzie chciał w nich wziąć udział. I wcale bym się temu nie dziwił. To jest polityk, który ma duże osiągnięcia w Polsce, ma dużą pozycję międzynarodową. No, możemy co do tych osiągnięć mieć różne zdania i pewnie takie będą. Natomiast był przez kilka lat premierem. Poseł Piotr Apel, Kukiz 15. Jak pan ocenia zeznania? Myślę, że to jest bezpośrednio związane z tym, aby Donald Tusk był zdyskredytowanym kandydatem. Premiera. Tak, to był pan poseł Mirosław Maliszewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówimy dla słuchaczy Polskiego Radia 24, żeby nie mieli wątpliwości. Pan poseł Piotr Apel, Kukiz 15. Sprawa wyjaśnienia udziału Tomasza Arabskiego w sprawie toczy się już jakiś czas. W tej sprawie było przesłuchanych już kilkudziesięciu, bodajże 50 świadków. I jednym z takich świadków jest Donald Tusk. Dość naturalny, bo nadzorował jako premier, przynajmniej powinien nadzorować swoją kancelarię, to jest rzecz oczywista. Ale nie, to pan Arabski nadzorował pana Tuska. No to myślę, że tutaj z kolei było takie publicystyczne określenie samego Donalda Tuska. No to zeznanie było. Natomiast wracając do meritum, znaczy mamy sytuację, w której zeznaje jako zwykły świadek, no osoba dość publiczna, dość znana i bardzo budząca dużych emocji. I całe to zwykłe zeznanie rośnie do rangi jakiejś wojny politycznej. To znaczy nagle okazuje się, że jeden jest zaszczut, a drugi zaszczuwa albo na odwrót. I to jest coś, czym ja się nie mogę zgodzić. Znaczy nie może być tak, że każdy pretekst jest do tego, żeby atakować Platformę, każdy pretekst jest do tego, żeby atakować PiS. My mówimy, że o sprawie, która dotyczy śmierci polskiej delegacji z prezydentem na czele, a zeznaje były premier. Proszę się nie dziwić, że to po pierwsze budzi ogromne zainteresowanie. Tylko co Donald Tusk tam powiedział, no de facto nic, co mogłoby wyjaśnić sprawę, ale z drugiej strony, co może wiedzieć o samej organizacji technikali premier. To też jest pytanie, no, warto dopytać. Ale przepraszam bardzo, jak był PiS pytany o rozmowę z panem premierem Władimirem Putinem, to co, przepraszam, to nie wiedział? To znaczy, że to sekretarka? Nie, no to są kwestie bardzo ważne. Przecież ja przypominam oświadczenie pana Donalda Tuska, który mówił, że te rozmowy na Molo właśnie dotyczyły wizyty. Pan Donald Tusk mówi, że pokazywał okno swojego mieszkania tam w oddali panu Putinowi, a pan Putin mówił, że ma dużo ochrony. No, to takie ale to, o czym rozmawiali, wie tylko Donald Tusk i Władimir Putin. Także pani redaktor, proszę nie spekulować. Ale przepraszam, ja nie spekuluję, no, tylko raczej cytuję. Nie pani poseł, zwracam się do pani poseł Joanny Augustynowskiej z Platformy Obywatelskiej. Ja cytuję rzecznika pana Donalda Tuska. No tak, więc jeżeli rzecznik mówi, że pokazywał okno, no to pokazywał okno. Nie rzecznik mówi, tylko pan premier w sądzie mówi, a rzecznik mówił, że pan premier rozmawiał na temat rozdzielenia wizyt. No dobrze, pani ale ktokolwiek się spodziewał, że Donald Tusk będzie przyzna się do Kornelia Wróblewska, Nowoczesna. Jak to szybko skomentuje? Znaczy, ja tylko chciałabym się odnieść tutaj do słów pani poseł Lichockiej, która powiedziała, że w związku z tym, że premier w zasadzie nic ciekawego, premier Donald Tusk nic ciekawego nie powiedział, to znaczy, że to go kompromituje, bo nie wyjaśnia sprawy, której państwo przez 10 lat nie byliście w stanie wyjaśnić. Wasze teorie poległy w gruzach. Smoleńska stała się 8 lat temu, nie 10. Jeżeli pani o tym nie pamięta, to bardzo proszę sobie to przypomnieć. Państwa teorie poległy w gruzach, dlatego... Jeżeli pani poseł Kornelia Wróblewska ma szansę dokończyć. Dziękuję, pani redaktor. Chodzi mi o to, że państwo nie macie wyjaśnienia na to. Wasze teorie legły w gruzach. W związku z tym robicie medialne show, powołujecie premiera, bo musicie na kogoś zrzucić winę. Po prostu musicie. Przesłuchujecie osobę, która niewiele wnosi do sprawy. Niewiele wnosi, bo pewne rzeczy robią urzędnicy. To sąd, przepraszam panią bardzo, nie Prawo i Sprawiedliwość, nie rząd, tylko sąd. Nowoczesna. Proces kończy swoją wypowiedź. Teraz mówiła pani poseł Lichocka, ale pani poseł Kornelia Wróblewska ma szansę dokończyć swoją wypowiedź. Ja bym tylko chciała zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Pani cytowała tutaj różne wypowiedzi, pani redaktor. To są słowa przeciwko słowom. Nie można mówić, że jedna osoba kłamie, a druga ma rację, bo nikt z nas wtedy nie uczestniczył. Pani poseł, ja cytowałam publiczne wypowiedzi. Pan premier Donald Tusk, były premier, zeznał, że takich wypowiedzi nie było, no więc, że w ogóle takiej dyskusji nie było, więc ja po prostu cytuję przynajmniej 5, tak? Czym innym są pewne wypowiedzi, które padają w różnych kontekstach i w różnych sytuacjach, czym innym są dyskusje prowadzone na pewnych szczeblach. I pamiętajmy o jeszcze jednej ważnej rzeczy. To, że nie doszło do tego wspólnego wyjazdu, to nie tylko świadczy o tym, że ktoś chciał lub nie chciał, była wola z jednej lub z drugiej strony, ale pamiętajmy, że są pewne procedury bezpieczeństwa, o czym my tu chyba zapominamy. Nie można łączyć jednego wyjazdu, o tym wielokrotnie było mówione przez te ostatnie lata, nie można łączyć wyjazdu najważniejszych osób w państwie w jedno miejsce właśnie na wypadek. To ja podsunę rozwiązanie. Polskie państwo mogło wysłać 2 samoloty. 10 kwietnia i tak 2 wysłało, więc tutaj to nie chodzi o to, żeby wszyscy byli na jednym pokładzie, zresztą nie tego dotyczy dyskusja. Pan poseł Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni. Kończymy temat, ale pan poseł jeszcze ma szansę się wypowiedzieć na temat zeznań. Dziękuję bardzo. No, pani redaktor, ja bym chciał wejść w polemikę z takim twierdzeniem, że pan premier Donald Tusk po pierwsze mógł nie wiedzieć o tym, że pan prezydent śp. Lech Kaczyński tuż przed swoją śmiercią się mówił publicznie o tym, że wypadałoby, aby tam jednak była wspólna delegacja prezydenta i premiera Rzeczpospolitej. Tak, czy to znaczy, dlatego, że wspólnie lecieć? Pani poseł Joanna Augustynowska się dopytuje. Chodzi o to, że pan prezydent Kaczyński bardzo wyraźnie mówił o tym, że powinna być jedna wizyta. Mówi to publicznie, czego dowodem są publikacje prasowe, o których mówiła przed chwilą pani redaktor. Nie jest raczej możliwe to, aby premier państwa polskiego nie znał wypowiedzi publicznych prezydenta w kwestii, która jego też dotyczy, dlatego, że ma te służby prasowe, które o tym wszystko informują. Ale wymiana pism była, dajmy spokój. Wymiana pism to była. Jest, na pewno o tym wiedział, no zresztą są jakieś granice, tak? Już tutaj nie manipulujmy. Natomiast druga sprawa, rozmowa ta słynna na Molo. No, sam szacunkiem, ale też nie wierzę w to, że głowy de facto tutaj premier Federacji Rosyjskiej, tak? Wówczas pan Putin przylatuje do Polski po to, żeby z panem Tuskiem na Molo rozmawiać o tym, że jest tu plaża. No nie wierzę w to i to też nie może mówić w ten sposób, że to jest, no oni tylko wiedzą, to jest ich prywatna sprawa. No przepraszam, to nie jest prywatna sprawa, dlatego że tam mówił premier Rzeczypospolitej Polskiej z premierem Federacji Rosyjskiej, a nie pan Zdzisław z panem Staszkiem, tak? Nie rozmawiali o tym, gdzie idą na piwo sobie po pracy, tylko to mówił jakby liderzy rządów ówcześni. I nie wierzę w to, że jeśli dochodzi do takich rozmów na najwyższym szczeblu, to ktoś rozmawia o tym, że tu jest plaża, po której biega. No to by spowodowało, że ten człowiek jest niepoważny. Na pewno to była mowa o sprawach politycznych. Szanowni Państwo, kończymy ten temat, stawiamy kropkę, zaczynamy następny. Ustawa 447 też ogromne emocje budzi w mediach, w internecie, ale to widać, że też wśród państwa. Ta ustawa czeka na podpis prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie dotyczy bezpośrednio Polski, to znaczy Polska nie jest tam wymieniona z nazwy, natomiast stwarza możliwość ubiegania się organizacji reprezentujących, wspominających Holokaust, ubiegania się do prawa o mienie należące kiedyś do przedstawicieli społeczności żydowskiej, którzy zginęli w Holokauście. Krótki materiał, krótka wypowiedź wicepremiera Jarosława Gowina. Dzisiaj nie widzimy powodów do tego, żeby się czymkolwiek niepokoić. Mamy też pytania, bo ta sprawa bardzo Państwa interesowała i bardzo proszę o te właśnie pytania. Dlaczego obywatelom jest tak bardzo mało wiadomo na temat tak zwanej ustawy 447, a konkretnie co w tej sprawie robił i ma zamiar robić rząd polski? Bo to, co się dzieje, to znaczy faworyzowanie środowisk żydowskich, odbieram jako rasizm. I drugie pytanie, co robi Polska Fundacja Narodowa, aby promować Polskę? Mówię to także w kontekście ustawy 447. Tutaj padło rzeczywiście bardzo mocne sformułowanie rasizm. To sformułowanie w pewnym sensie nawiązuje do wypowiedzi szefa polskiej dyplomacji, oczywiście wypowiedzi dużo bardziej stonowanej, w której pan minister Czaputowicz powiedział, że jednak narodowość czy wyznanie religijne nie może być powodem do innego traktowania i do tego, żeby domagać się innego specjalnego prawa dla siebie, bo przecież jest tak, że w całej Europie, w całej Unii Europejskiej mienie bezspadkowe jest mieniem, które przechodzi na własność państwa, na terenie którego się znajduje. Szanowni Państwo, krótkie komentarze na ten temat, bo nie mamy dużo czasu. Czy Państwo się obawiają tej ustawy i może w kontekście też traktatu terezyńskiego, który w 2009 roku został podpisany, który w gruncie rzeczy jest, no, zawiera takie same treści jak ta ustawa 447 jeszcze przez prezydenta Donalda Trumpa nie podpisana. Może pan poseł. Myślę, że dobrze by było, gdyby Donald Trump mimo wszystko tego nie podpisywał i żeby ta ustawa nie weszła w życie. Natomiast tutaj pani redaktor ma rację, że pewne mechanizmy, które są zapisane w tej ustawie, i tak już funkcjonują. I tak istnieją pewne możliwości prawne, by mienie bezspadkowe przychodziło na rzecz na przykład gminy, na rzecz organizacji. To wszystko musi być i powinno być bardzo analizowane przez rząd pod kilkoma względami. Po pierwsze, pod kątem skutków prawnych, ewentualnych skutków prawnych, międzynarodowych skutków prawnych niewdrożenia tej ustawy, amerykańskiej ustawy w życie. Po drugie, kwestie pilnowania, jak ona będzie rozumiana i tutaj analizowana w samych Stanach Zjednoczonych, na przykład poprzez Sąd Najwyższy. Możemy od razu dodać, że ta ustawa emocji żadnych w Stanach Zjednoczonych nie budzi. Żadnych, dlatego, tego w mediach nie ma, to jest temat martwy. Ministerstwa Amerykańskiego Skarbu Państwa. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tym kontekście i to też trochę ten telefon i pytanie dotyka. To znaczy trzeba uważać i bardzo pilnować, żeby tego typu sytuacje, tego typu ustawy, to wszystko, co się dzieje wokół na przykład mienia pożydowskiego, nie zbudziło żadnych negatywnych emocji właśnie na tle narodowościowym, żadnych negatywnych emocji na tle, bo to nie jest tak i nie powinno być tak, że będziemy teraz nastawiać się jedni na drugich i obwiniać jakiś naród za coś, co nas może dotknąć, bo to jest rzecz bardzo niebezpieczna, której już teraz na tym etapie trzeba. Ta ustawa jest o tyle ważna z punktu widzenia Polski, choć od razu też uspokajając Państwa mogę dodać, że ona nie zawiera żadnych rozwiązań, które narzucałyby coś Polsce. Tam nie ma żadnych takich mechanizmów, no ale dotyczy Departamentu Stanu najpotężniejszego państwa na świecie, więc siłą rzeczy my to obserwujemy bacznie, bo również nas to najbardziej dotyczy, bo to w końcu w Polsce przed wojną mieszkała największa społeczność żydowska, tym samym tego majątku osób, przedstawicieli osób narodowości żydowskiej jest w Polsce dużo, ale panie pośle, zwracam się do pana posła Mirosława Maliszewskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Deklaracja terezińska 2009 rok. Wówczas został powołany Europejski Instytut Dziedzictwa Zagłady. Są państwa, które wypełniały bez szkody dla siebie, chociażby Czechy. W Czechach ta deklaracja została podpisana. Wypełniały te postanowienia, tworząc fundusz i później jakby z tego funduszu rozliczając wszelkie wsparcie dla środowisk żydowskich. Przecież w końcu Polska też wspomaga środowiska żydowskie i wspomagała od 2009 roku na pewno i wcześniej także. Dlaczego my się w ten sposób nie zabezpieczyliśmy, tak jak Czesi to zrobili? Bo oni dzisiaj są podawani jako przykład, choć w gruncie rzeczy wydali około 40 milionów złotych od 2009 roku. My wydaliśmy na pewno więcej, ale po prostu w ogóle nie myśleliśmy o tym zagrożeniu. Przede wszystkim w kontekście tego, co bym chciał, a czego bym nie chciał. Po pierwsze bym chciał, żeby pan prezydent nie podpisał, prezydent Trump, tej ustawy, ale raczej moje chciejstwo się nie sprawdzi, dlatego że ustawa przyjęta została jednogłośnie, więc prezydent pewnie tę ustawę podpisze. Prezydent bardzo chwalił na spotkaniu z panią Merkel Polskę, to tak od razu, chociaż nie w tej sprawie oczywiście, ale w sprawie absolutnie bym nie chciał, nakładów finansowych na Pakt Północny. Absolutnie bym nie chciał, że gdyby ta ustawa miała wejść w życie i funkcjonować, co do tego też mam wątpliwości, czy ona będzie funkcjonować, czy ona nie ma bardziej charakteru takiego kierunkowego, czy charakteru takiego bardziej moralnego może niż historycznego, niż rzeczywiście materialnego i żeby to nie zaważyło na relacjach polsko-amerykańskich. Rzeczywiście pani redaktor słusznie powiedziała, że mienia żydowskiego było w Polsce jest najwięcej, czy pożydowskiego, a żydowskiego w czasie, kiedy nie było jeszcze Holokaustu. Polska miała w tym największy udział, bo Żydów w Polsce było najwięcej, dużo więcej niż w Czechach i dużo więcej tego majątku było niż w Czechach. Jeżeli komuś przyszłoby do głowy wyegzekwować zapisy tej ustawy w sposób taki bardzo precyzyjny, no to może to zaważyć na relacjach polsko-amerykańskich, a przypomnijmy, że to jest nasz strategiczny sojusznik, jeżeli chodzi o Pakt Północnoatlantycki. Ustawa może być po prostu źródłem nacisku na Polskę. Tak, więc ja myślę, że to będzie raczej ta ustawa miała charakter tylko taki historyczny. Do pani poseł Joanny Augustynowskiej z Platformy Obywatelskiej. Pani poseł, ja się tak zastanawiam, czy ta sytuacja związana jednak z byłą wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej, dzisiaj jeszcze ciągle prezydent Warszawy i z jej najbliższymi, no sytuacja taka, w której no, można powiedzieć, że ta rodzina osoby bardzo, bardzo wpływowej w Polsce wykorzystywała mienie, które pochodziło od szmalcowników. Czy to nie jest tak, że... Dlaczego się pani poseł z tego śmieje? To jest takie śmieszne? Nie, to nie jest. Myślałam, że to jest zabawne wykorzystywanie. Ja po prostu zastanawiam się, jaką pani ma umiejętność tworzenia pytań z tezą. Ale pani poseł, przepraszam bardzo, przecież pani za chwilę się będzie do tego ustosunkowywać. Ja się pytam, czy to nie psuje reputacji Polski? Jeżeli prezydent stolicy Polski, wiceszefowa rządzącej w Polsce partii, no jej najbliższa rodzina robi coś, co można nazwać współczesnym szmalcownictwem. Szanowna pani. Wstyd za granicą przyniosła nam ustawa dotycząca IPN-u, którą w pośpiechu była przegłosowywana i ona przyniosła nam nie tyle duże konsekwencje w współpracy międzynarodowej, co wstyd. I z tym się przyznam, że to był wstyd. wstrzymałam się od głosu, ponieważ ta ustawa była, ja doczytałam tą pułapkę, której wydaje mi się, że większość prawicy po prostu nie zauważyła i zagłosowała zgodnie z przykazaniem i z rozpiską do głosowania. Natomiast ta ustawa spowodowała duże zamieszanie w naszej sytuacji, w naszej roli i w tym, w jaki sposób Polska jest postrzegana za granicą. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, ja sugeruję, podobnie jak wicepremier Gowin, posłuchać wiceministra Gowina. Ta ustawa 447 w amerykańskim Senacie nie dotyczy Polski bezpośrednio, więc uspokajałabym emocje i namawiała do dialogu, do otwartości, a nie do nakręcania przeciwko sobie i nie daj Boże, tak jak mówiła słuchaczka, podkręcania atmosfery wrogiej czy dyskryminacji, czy rasistowskiej. No ale to, żeby tutaj słuchaczki w żaden sposób nie obrazić, pani słuchaczka ja nikogo nie obrażała, mówiła tylko o pewnym rozróżnieniu, które w sposób naturalny się narzuca. Ten głos tej słuchaczki pani poseł, właśnie. Ja powiem, dlaczego zapytałam o tą sprawę nieruchomości. Dlatego, że Polska od 2010 roku w każdym raporcie Europejskiego Instytutu Dziedzictwa Shoah Zagłady jest przedstawiana jako kraj, który funkcjonuje pod tym względem najgorzej. Więc to nie jest tak, że się pojawiła nowelizacja ustawy o IPN-ie, tylko 2010 rok, pani poseł, 2010 rok. Mamy 2018. 8 lat temu. O matko. Idźmy do przodu, proszę kochani, idźmy do przodu, niestety, mamy 2018 rok. Ja rozumiem, ale idziemy z tym bagażem, który mamy od 2010 roku. Pani poseł Joanna Lichocka. Ale to nie mogę odpowiedzieć, pani już zadała pytanie, myślałam, okay, że pani poseł, pani poseł powiedziała, idźmy do przodu, więc myślałam, że pani już nie chce się wypowiadać. Ale rozumiem, ale rozumiem, że pani wie, co ja myślę, co ja chcę powiedzieć, czego nie chcę powiedzieć. No już pani powiedziała, idźmy do przodu, pani poseł Joanna Augustynowska. Proszę bardzo, jeszcze dwa zdania. Chciałam powiedzieć, że żebyśmy, ponieważ rozmawiamy w kontekście ustawy 447, to jeszcze raz przypomnę głos pana wiceministra Gowina. Ta ustawa nie dotyczy bezpośrednio Polski i nie będzie miała żadnych skutków prawnych w Polsce. Może mieć tylko skutki polityczne. Ale to, jaką politykę zagraniczną będzie uprawiać obecny rząd, trzymajmy kciuki, żeby nie była to taka jak do tej pory. Mówimy o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Pani poseł... Mówimy o polityce zagranicznej prowadzonej przez polski rząd. Pani poseł, nie wprowadza ludzi w błąd, bardzo proszę, nie manipuluje moją wypowiedzią. Pani poseł, ale to nie była pani wypowiedź, tylko moja. Ja swoje mogę formułować tak, jak chcę. Pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość. Ja jako posłanka opozycji w Polskim Radiu również mogę mówić i chciałabym, żeby moje zdania były dobrze rozumiane. Mam wrażenie, że pani mówi najwięcej na ten temat. Pani poseł Joanna Lichocka, szybciutko. Najwięcej i jakby obnażając poziom merytoryczny ugrupowania, które reprezentuje pani poseł Augustynowska. Jeśli chodzi o tę ustawę, to rzeczywiście to nie jest ustawa, w której Polska jest w jakikolwiek sposób wymieniona, ani w tytule, ani w treści. Polska jest państwem suwerennym, dlatego żadne ustawodawstwo, nawet naszego bardzo ważnego sojusznika, nie będzie miało wpływu na bezpośrednie rozwiązania prawne, które my będziemy przyjmować. Ja chcę uspokoić naszych słuchaczy. Nikt nie będzie na podstawie tej ustawy dokonywał jakichś działań reprywatyzacyjnych. Nie może też być tak, że jakaś grupa dawnych polskich obywateli jest uprzywilejowana względem innych polskich obywateli. Dlatego to też ta nierówność byłaby niemożliwa do zaakceptowania. Natomiast niewątpliwie ta ustawa jest, będzie przedmiotem, będzie narzędziem nacisków i presji organizacji żydowskich. Pani poseł Kornelia Wróblewska będzie musiała też dosłownie kilka zdań, bo mamy bardzo mało czasu. Mamy bardzo duże zaległości w pewnych kwestiach, zwłaszcza historycznych. To znaczy ta ustawa, która nawet nie nazywa się ustawa 447, bo to jest numer druku senackiego, tylko ustawa, w skrócie mówi się o niej ustawa sprawiedliwa, która gwarantuje obywatelom amerykańskim pochodzenia żydowskiego pewną rekompensatę strat. I nie mówmy, pani poseł, o dzieleniu obywateli, bo Mieliśmy kilka rządów wstecz, które mogły tę sprawę załatwić, między innymi rządy PiS-u. Gdyby była dobra ustawa reprywatyzacyjna, która by zajęła się tym w całości, można byłoby to zrobić chociażby na wzór czeski, o czym pani redaktor mówiła, to nie dzielilibyśmy znowu obywateli, bo nie dziwmy się temu, że Ameryka chce dzielić obywateli. Oni nie chcą dzielić obywateli, oni dbają o swoich obywateli. W Polsce można było to zrobić tak, żeby zarówno obywatele innych państw pochodzenia żydowskiego, którzy musieli z Polski wyjechać i zostawili tutaj swoje rzeczy, jak i obywatele polscy, którzy żyją w Polsce, mieli prawo uzyskać odszkodowanie za te straty. Adam Andruszkiewicz. 20 sekund, tu nie da się zbyt wiele powiedzieć na ten temat. No, tylko tłumaczymy naszym przyjaciołom ze Stanów Zjednoczonych, aby nie wpadali, broń Boże, kiedyś w przyszłości na pomysły, żeby wspierać tego typu rzeczy, jakieś masowe roszczenia, bo to może spowodować osłabienie naszego sojuszu. Będzie to na rękę Moskwy. Koniec. Mieliśmy jeszcze porozmawiać na temat Alfiego Evansa. Nie zdążymy tego zrobić, ale wypowiedź polskiego prezydenta na temat już dzisiaj świętej pamięci Alfiego Evansa. Mnie bardzo poruszył ten przypadek. To dzieje się w Europie, która krzyczy o tym, że musi być zakaz wykonywania kary śmierci wobec najgorszych nawet zbrodniarzy, ale wolno de facto skazać na śmierć dziecko, tak? I robią to europejskie sądy. To jest coś, co ja bym określił generalnie jako cynizm i draństwo. To był program 7x24. Goście Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, Joanna Augustynowska, Platforma Obywatelska, Piotr Apel, Kukiz 15, Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, pani poseł Kornelia Wróblewska, Nowoczesna i pan poseł Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni, Katarzyna Górska. Bardzo dziękuję. Spotykamy się za tydzień o tej samej porze. Siedem razy 24.